Teatr Polskiego Radia. Aleksander Dumas. Dama Kameliowa. Przekład Tadeusz Boj-Żeleński. Adaptacja radiowa i reżyseria Jerzy Markuszewski. Obsada. Małgorzata Gautier, Aleksandra Śląska. Armand Duval, Andrzej Jantkowiak. Duval, ojciec, Tadeusz Białoszczyński. Warwilly, Mieczysław Milecki. Anna, pokojówka, Elżbieta Borkowska. Prudencja, Wanda Łuczycka. Olimpia, Barbara Wrzesińska. Saint Gaudens, Czesław Kalinowski. Gaston Rieu, Jerzy Nasierowski. Hrabia de Giré, Zdzisław Mrożewski oraz Henryk Błażejczyk i Stefan Friedman. Pani już wróciła? Warwi jest tu. Anno, czy przygotowano kolację? Olimpia i Saint Gaudens zaraz tu będą. Spotkałam ich w operze. O, pan tutaj. Muszę wciąż czekać na panią. Taki mój los. Muszę wciąż pana oglądać. Taki mój los. Póki mi pani nie wypowie domu, będę przychodził. Co mi pan ma jeszcze do powiedzenia? Pani wie dobrze. Zawsze to samo. Jakiż pan monotonny. Czy to moja wina, że panią kocham? Też argument. Drogi panie, gdybym miała wysłuchiwać wszystkich, którzy mnie kochają, nie miałabym kiedy zjeść obiadu. Po raz setny powtarzam. Traci pan czas na próżno. Małgorzato, w zeszłym roku w Bagnères dała mi pani cień nadziei. Ba, drogi panie, to było w Bagnères. Byłam chora, nudziłam się. Tutaj to co innego. Pojmuję, że kiedy się ma księcia de Mauriac... Głupstwa pan mówi. I kiedy się kocha pana de Giray. Wolno mi kochać, kogo mi się podoba. Jeżeli mi pan nie ma nic innego do powiedzenia... Powtarzam, że może mnie pan pożegnać. Nie idzie pan? Nie. A więc niech pan siada do fortepianu. Co mam grać? Co się panu podoba? Co pan gra? To bardzo ładne. Słuchaj, Małgorzato, ja mam 80 000 franków.
a ja 100 000 długu. Anno, widziałaś Prudencję? Tak, proszę pani. Będzie dziś wieczorem? Tak, proszę pani, ma wstąpić. Była też panna Mimi. Doktor był także. Co powiedział? Żeby się pani nie męczyła. Poczciwy doktor. To wszystko? Nie, proszę pani. Przyniesiono jeszcze bukiet. Ode mnie. Róże i biały bez. Zabierz ten bukiet do swego pokoju, Anno. Nie chce pani tych kwiatów? Jak ja się nazywam? Małgorzata Gautier. Jaki mi dano przydomek? Dama kameliowa. Czemu? Bo to są pani ukochane i ulubione kwiaty. To znaczy, że nie ma sensu przysyłać mi innych. Jeżeli pan sądzi, że dla pana zrobię wyjątek, myli się pan. Nie znoszę pachnących kwiatów. Choruję od nich. Nie mam szczęścia. Żegnam panią. Żegnam. Panna Olimpia i pan Saint-Gaudens. O! Chodź, Olimpia! Myślałam, że jeszcze przyjdziesz. To wina tego pana. Od zawsze, zawsze moja wina. Jak się masz, Vernie? Jak się masz, Saint-Gaudens? Zjesz z nami kolację? Nie. A piękne dziecię, jakże się miewa. Wybornie. Bardzo się cieszę. Będzie to dziś zabawa? Zawsze jest zabawa, kiedy pan jest. O, niedobra. Poczciwy Vernie, ależ to bardzo przykre, że on nie zostaje na kolacji. Małgorzato, przechodząc koło Maison d'Or, kazałem, aby przysłali ostryk, no i szampana, tego co zawsze. Kolacja gotowa, Anno? Za 5 minut, proszę pani. Gdzie mam podać? W jadalni? Nie, tu nam będzie lepiej. Prudencjo! Prudencja mieszka naprzeciwko? Nawet w tym samym domu, okno w okno. Dzieli nas tylko mały dziedzińczyk, to bardzo wygodnie, kiedy jej potrzebuje. A co właściwie robi Prudencja? A, jest modniarką. Ja jednak kupuję u niej kapelusze. A, których nigdy nie nosisz. Bo są okropne. Ale to niezła kobieta i potrzebuje pieniędzy. Prudencjo! Jestem. Czemu nie przychodzisz, skoro jesteś w domu? Nie mogę. Jest u mnie 2 młodych ludzi. Zaprosili mnie na kolację. Więc przyprowadź ich tutaj. To na jedno wyjdzie. Jak się nazywają? Jednego znam. Gaston Rieu. Myślę, że znam. A drugi? Drugi to jego przyjaciel. To wystarczy. Przychodźcie prędko. Zimno dziś. Barbie, dorzuć trochę drew do ognia. Bądź przynajmniej użyteczny, skoro nie możesz być miły. Pan Gaston Rieu, pan Armand Duval, pani Duvernay. Witam, witam. Jak zdrowie, pani? Dziękuję, dobrze. A pańskie? Dość tych dwóch. Droga Małgorzato, pozwól. Pan Armand Duval, zakochany w tobie po uszy. Każ podać 2 nakrycia, bo nie sądzę, aby ta miłość przeszkodziła panu zjeść kolację. Jestem krewnym pana Duval, generalnego poborcy. To mój ojciec. Pan go zna? Tak. No, spotykałem go niegdyś u baronowej Denersej. Zarówno jak i pańską matkę. Piękna i urocza osoba. Umarła przed 3 laty. Przepraszam. Często myślę o mojej matce. Wielkie i czyste uczucia mają to do siebie, że samo ich wspomnienie jest szczęściem. Pan jest jedynakiem. Nie mam siostry. Twój przyjaciel jest uroczy, Gaston. O, myślę. A przy tym zakochany w tobie do szaleństwa. Przestań, Barbie. Zawsze mi pani mówi, żeby grać. Kiedy byłaś chora, rok temu, przed wyjazdem do Vanier, przez 3 miesiące, kiedy przeleżałaś, pewien młody człowiek przychodził dowiadywać się o twoje zdrowie, nie wymieniając swego nazwiska. Przypominam sobie. No, to on. To było bardzo ładne. Panie Duval. Pani. Czy pan wie, co mi tu opowiadają? Mówią, że kiedy byłam chora, pan przychodził co dzień dowiadywać się o mnie. Tak, pani. Winna jestem panu co najmniej podziękowanie. Słyszysz, Barbie?
Ty byś się na to nie zdobył. Jeszcze nie ma roku, jak panią znam. A pan mnie zna dopiero od 5 minut. No. Zawsze mówisz głupstwa. Siadajmy, ja umieram z głodu. Do widzenia, Małgorzato. Kiedyż pana zobaczę? Kiedy pani zechce. Zatem żegnam. Moje dziecko, ty doprawdy jesteś za srowa dla barona. Nudny jest, ciągle mnie częstuje swoją rentą. I ty się skarżysz? Chciałabym, aby mnie poczęstował. No, to niezbyt miłe dla mnie. Drogi panie, proszę mnie nie tykać, nie znam pana. Moje dzieci, jedzcie, pijcie, ale nie kłóćcie się więcej niż potrzeba, aby się natychmiast pogodzić. No, panie Armandzie, za moje zdrowie. Zdrowie Małgorzaty. Zdrowie Małgorzaty. Zdrowie. Co pani? Nic. Duszno mi trochę. Pani źle się czuje? Nie. Nie, to nic. Małgorzata jest chora. Dajcie mi szklankę wody. Co tobie? Zawsze to samo. Ale to nic, powtarzam wam. Przejdę do innego pokoju. Wypalcie cygaro. Za chwilę przyjdę do was. Idź, moje dziecko, idź. Biedactwo. Jaka jestem blada. I cóż, lepiej pani? To pan, panie Armandzie. Dziękuję, lepiej. Zresztą jestem przyzwyczajona. Pani się zabija. Chciałbym być pani przyjacielem, krewnym. Nie pozwoliłbym. O, pan jest bardzo dobry. Niech pan spojrzy na innych, czy troszczą się o mnie. Inni nie kochają pani. A, prawda. Zapomniałam o wielkiej miłości. Pani się śmieje. Niech Bóg zachowa. Słyszę co dzień jedno i to samo i już mnie to nie bawi. Niech i tak będzie. Ale ta miłość zasługuje bodaj na jedno przyrzeczenie. Jakie? Że się będzie pani leczyć. Gdybym się leczyła, umarłabym, drogi panie. Jedynie to gorączkowe życie podtrzymuje mnie. Ba, leczyć się to dobre dla dam, które mają rodzinę i przyjaciół. Ale my, skoro nie zdamy się na nic dla ludzkiej przyjemności albo próżności, świat nas opuszcza. Dni, wieczory wloką się smutnie. Ja to znam. O tak. Przeleżałam 2 miesiące w łóżku. Po 3 tygodniach żywa dusza nie zajrzała do mnie. To prawda, ja jestem dla pani niczym, ale gdyby pani mi pozwoliła, pielęgnowałbym panią i musiałaby pani wyzdrowieć. Wino nastraja pana lirycznie. Więc pani nie ma serca, Małgorzato. Serce? To jedyna rzecz, przez którą idzie się na dno w tej podróży, jaką ja odbywam. Więc to serio? Bardzo serio. I pan to nazywa... Oddaniem. A skąd się bierze to oddanie? Z nieodpartej sympatii, jaką mam dla pani. Odkąd? Od 2 lat. Od dnia, kiedy ujrzałem panią przechodzącą, uśmiechniętą. A czemu pan mi to mówi dopiero dzisiaj? Nie znałem pani. Trzeba było mnie poznać. A kiedy byłam chora i kiedy pan tak wytrwale zachodził po wiadomości, czemu pan nie przyszedł tutaj? Jakim prawem? Czyż robi się ceremonię z kobietą taką jak ja? Zawsze robi się ceremonię z kobietą. A poza tym... Poza tym? Bałem się wpływu, jaki pani mogła mieć na moje życie. A, więc pan kocha się we mnie? Jeżeli mam to pani powiedzieć, to nie dziś. Niech pan nie mówi tego nigdy. Czemu? Bo z tego wyznania mogą wyniknąć tylko 2 rzeczy.
albo w mnie nie uwierzy i wówczas będzie pan miał żal do mnie, albo uwierzy i wówczas będzie pan miał towarzystwo kobiety nerwowej, chorej, smutnej, albo wesołej, wesołością gorszą od smutku. Kobieta, która wydaje 100 000 franków rocznie, to dobre dla takiego starego bogacza jak książę, ale bardzo kłopotliwe dla młodego chłopca jak pan. Ale nie mówmy więcej o głupstwach. Niech mi pan poda rękę i wracajmy do jadalni. Nie powinni wiedzieć, co nasze zniknięcie znaczy. Niech pani wraca. Jeżeli pani chce, ja proszę, niech mi będzie wolno zostać tutaj. Czemu? Bo pani wesołość jest mi przykra. Czy wolno dać panu radę? Proszę. Jeżeli to, co pan mi mówi, jest prawdą, niech pan ucieka stąd, albo zostańmy przyjaciółmi. Niech pan zachodzi do mnie, będziemy się śmiali, będziemy rozmawiali, ale niech mnie pan nie przecenia, bo ja nie jestem wiele warta. Pan ma dobre serce i potrzeba panu miłości. Jest pan zbyt młody i zbyt wrażliwy, aby żyć w naszym świecie. Niech pan pokocha inną, albo niech się pan ożeni. Widzi pan, ja znam życie i mówię z panem szczerze. A, co wy tutaj robicie? Co? Rozmawiamy bardzo rozsądnie. Zostaw nas. Przyjdziemy za chwilę. Dobrze, dobrze. Rozmawiajcie, moje dzieci, rozmawiajcie. Zatem rzecz ułożona. Już się pan nie kocha we mnie. Posłucham pani rady i wyjadę. To aż tak? Do tego stopnia? Tak. Tylu ludzi mi to mówiło, a nie wyjechali. Bo ich pani zatrzymała. Ależ nie. Więc pani nigdy nikogo nie kochała? Nigdy, na szczęście. O, dziękuję pani. Za co? Za to, co mi pani powiedziała. Nic nie mogło mnie bardziej uszczęśliwić. Dzieciak z pana. Gdybym ci powiedział, Małgorzato, że spędzałem noce całe pod twymi oknami, że chowam pół roku guzik od twojej rękawiczki. Nie uwierzyłabym. Ma pani słuszność. Jestem szalony. Niech pani śmieje się ze mnie. To najlepsze, co możesz uczynić. Żegnaj. Armandzie, nie chcę, aby pan odszedł zagniewany. Niech mi pani odpowie. Słucham. Czy pani chce być kochaną? To zależy. Kto? Ja. Dalej? Być kochaną miłością głęboką, wieczną. Wieczną? Tak. Niech pan weźmie ten kwiat. Co mam z nim zrobić? Odniesie mi pan. Kiedy? Gdy zwiędnie. A ile czasu trzeba na to? Ba. Tyle, ile potrzebuje każdy kwiat, żeby zwiędnąć. Jeden ranek lub jeden wieczór. Małgorzato, jestem bardzo nieszczęśliwy. Więc niech mi pan powie jeszcze raz, że pan mnie kocha. Tak, kocham. A teraz niech pan idzie. Thank you.
Jak się masz, Prudencjo? Widziałaś księcia? Owszem. Dał ci pieniądze? Masz. A czy możesz mi pożyczyć jakieś 300-400 franków? Bierz. Powiedziałaś księciu, że mam zamiar wyjechać na wieś? No, tak. I co powiedział? Że masz słuszność i że ci to może tylko wyjść na zdrowie. Pojedziesz? Mam nadzieję. Dziś właśnie oglądałam domek. Ile chcą komornego? 4000. Ależ ja widzę, że to miłość, moja droga. Boję się, że tak. Może to namiętność. Może tylko kaprys. Był wczoraj? Pytasz. I wraca dziś wieczór. Zaraz przyjdzie? Uciekam. Słuchaj, to może być zaraźliwe. Anno, idź otwórz. Anno. Nikt nie dzwoni. Mówię ci, że tak. Moja droga, idę pomodlić się za ciebie. Czemu? Bo jesteś w niebezpieczeństwie. Małgorzato! Nie witasz się ze mną, niewdzięczniku? O, daruj, droga Prudencja, jak się nie dasz? Ach, czas na mnie, moje dzieci. Zostawiam was. Do widzenia. Co dziś robiłeś? Byłem u Prudencji, potem u Gustawa i Mimi. A wieczór? Ojciec dał mi, że czeka na mnie w Tur. Odpisałem, żeby nie czekał. Czy ja mam teraz czas na jazdy do Tur? Ale nie trzeba, żebyś się poróżnił z ojcem. Nie ma obawy. A ty co robiłaś, powiedz? Obmyśliłam pewien plan. Co za plan? Czy chciałbyś spędzić ze mną lato na wsi? Pytasz? A więc, jeżeli mój plan się uda, a uda się na pewno, za 2 tygodnie będę wolna, nie będę miała żadnych długów i pojedziemy razem na wieś. Czy ty czytałaś Manon Lescaut, Małgorzato? Tak. Czy szanujesz kawalera de Grieux? Czemu to pytanie? Manon także ułożyła plan. Postanowiła wziąć pieniądze od swego protektora i wydać je z kawalerem, Małgorzato. Ty masz więcej serca niż ona, a ja jestem uczciwszy od niego. A więc odkryte karty. Więc jeżeli twój pomysł jest podobny, nie przyjmuję. Doskonale, mój drogi, nie mówmy o tym więcej. Słuchaj, Małgorzato, jestem zazdrosny o twoją najdrobniejszą myśl. To, co mi proponowałaś... Pomyśl, Armandzie. Kochasz mnie i chciałbyś spędzić jakiś czas ze mną daleko od tego okropnego Paryża. Tak, chciałbym, ale... I ja tego pragnę, ale do tego celu potrzebne jest to, czego nie mam. Pozwól mi działać. Jednakże... Kocham cię, więc zgoda? Ale... Zgoda, powiedz. Jeszcze nie. A więc przyjdź do mnie jutro. Pomówimy jeszcze. Do jutra. Do jutra. W południe? W południe. Przysięgasz mi... Co? Że nie oczekujesz nikogo? Znowu. Przysięgam, że cię kocham i że kocham tylko ciebie. Do widzenia. Do widzenia. Kto byłby mi powiedział jeszcze przed tygodniem, że ten człowiek, o którego istnieniu nie wiedziałam, do tego stopnia i tak szybko wypełni moje serce i myśli. Czy on mnie kocha zresztą? A czy ja go kocham? Ja, która nigdy dotąd nie kochałam? Pan hrabia. Dobry wieczór, hrabio. Dobry wieczór, Małgorzato. Jak się czujesz? Doskonale. Pisałaś mi, abym przyszedł o 10:30. Widzisz, że jestem punktualny. Dziękuję. Mamy ze sobą do pomówienia, drogi hrabio. Czy jadłaś kolację? Czemu? Bo moglibyśmy iść na kolację i porozmawiać przy stole. Głodny pan jest? Zawsze się jest na tyle głodnym, aby móc zjeść kolację. Ach, taki lichy był dziś obiad w klubie. Ale, czy ktoś stąd wyszedł przed chwilą tuż przed moim przybyciem? Nie, nikt. Gdy wysiadałem z powozu, ktoś podbiegł do mnie i przyjrzawszy mi się odszedł. Anno? Potrzebujesz czego? Tak, mam powiedzieć słówko Annie. Zejdź na ulicę, rozejrzyj się nieznacznie, czy pan Duval tam jest
i wróć mi powiedzieć. Słucham pani. Jest nowina. Jaka? Gagutki się żeni. Nasz polski książę? Właśnie. Z kim się żeni? Zgadnij. Skąd mogę wiedzieć? Z Adelą. Głupstwo robi Adela. Przeciwnie, to raczej on. Nie, mój drogi hrabio. Kiedy człowiek z towarzystwa żeni się z dziewczyną taką jak Adela, to nie on robi głupstwo, ale ona robi zły interes. O. Ten wasz Polak jest zrujnowany, ma fatalną opinię i jeżeli żeni się z Adelą, to tylko dla tych 12 czy 15 tysięcy franków renty, któreście jej wspólnymi siłami uskładali. Chwileczkę, hrabio. Nie, pani, nie ma nikogo. Możesz odejść. A teraz, drogi hrabio, mówmy o rzeczach poważnych. O rzeczach poważnych? Wolałbym o wesołych. Przekonamy się później, czy bierzesz rzeczy wesoło. Słucham. Czy masz przy sobie pieniądze? Ja? Nigdy. Zatem trzeba będzie podpisać czek. A ktoś tutaj potrzebuje pieniędzy? Niestety. Trzeba mi 15 tysięcy franków. Tam do licha ładny kawał grosza. A czemu właśnie 15 tysięcy? Bo mam długi. Ty płacisz długi? Wierzyciele moi życzą sobie tego. Trzeba koniecznie? Tak. No więc dobrze. Podpiszę. Proszę pani, przyniesiono ten list. Kazano go pani oddać natychmiast. Armo? Co to znaczy? Pani, nie mam ochoty odgrywać śmiesznej roli, nawet przy kobiecie, którą kocham. W chwili, gdy wychodziłem od pani, przyjechał hrabia de Giray. Nie mam ani lat, ani natury pana de Saint-Gaudens. Niech mi pani daruje moją jedyną winę, tę, że nie jestem milionerem. Zapomnijmy oboje, żeśmy się znali i że przez chwilę zdawało się nam, że się kochamy. Kiedy pani otrzyma ten list, już mnie nie będzie w Paryżu. Armand. Czy będzie odpowiedź? Nie. Powiedz, że dobrze. Sen się skończył. Szkoda. Co to za list? Co za list? Dobra nowina dla pana. A jak to? Zarabiasz na tym liście 15 tysięcy. To pierwszy list, który mi tyle przynosi. Już mi nie trzeba tego, o co pana prosiłam. Wierzyciele pokwitowali rachunki, a to bardzo ładnie z ich strony. Nie. Byłam zakochana, drogi hrabio. Pani? Tak, ja. Kim, dobry Boże? W człowieku, który mnie nie kochał, jak bywa często. W człowieku bez majątku, jak bywa zawsze. Może pojedziemy na spacer? Jedźmy. Potrzebuję powietrza. Widzę, że to było poważne. Jesteś tak podniecona. O, to nic. Anno, daj mi szal i kapelusz. Który, proszę pani? Kapelusz, który zechcesz. I szal lekki. Będzie pani zimno. Mam czekać? Nie, nie, połóż się. Może wrócę późno. Idź, hrabio. Czekam w powodzie. Anno! Jest rzeczywiście bardzo chłodno. Proszę, podaj mi futro i lekarstwo. Tak, proszę pani. Małgorzato. Jak pan tu wszedł? Czego pan chce? Żebyś mi przebaczyła. Nie zasługujesz na to. Zrobiłeś mi wielką przykrość. A ty, Małgorzato, mnie? Jeżeli ci zrobiłam, to mimo woli. Miałeś wyjechać. Czyżbym mógł? A jednak trzeba. Trzeba. Tak. Nie tylko dla ciebie, ale i dla mnie. Moje położenie każe mi rozstać się z tobą i wszystko broni mi tej miłości. Kochałaś mnie, Małgorzato. Kochałam. A teraz? A teraz zastanowiłam się, że to, co sobie roiłam, jest niemożliwe. Lepiej, żebyśmy się rozstali zaraz. Małgorzato, już nigdy. Proszę pani, co tam? Przyniesiono list. Co za noc, same listy. Od kogo? Od pana hrabiego.
Niecierpliwi się w powozie, czeka na odpowiedź. Małgorzato. Armo. Więc powiedz, że nie ma żadnej odpowiedzi. Nie tu u was na wsi. Sielanka. Prudencjo, chcę z tobą pomówić. Przed 2 tygodniami wyjechałaś stąd powozem Małgorzaty. W istocie. Od tego czasu nie ujrzeliśmy ani powozu, ani koni. Przed 1 tygodniem wychodząc, bała się rzekomo zimna i Małgorzata pożyczyła ci szal, którego nie odniosłaś. Wreszcie wczoraj dała ci bransolety i diamenty do naprawy, jak mówiła. No, gdzie są konie, powóz? Szal i diamenty. Mam być szczera? Błagam o to. Konie wróciły do kupca, który odkupił je za 0,5 ceny. Szal? Sprzedany. Diamenty? Zostawiłam dziś rano. Przynoszę kwity. I temu mi nie powiedziałaś. Małgorzata nie chciała. Po co te sprzedaże? Aby płacić. Czy myślisz, mój chłopczyku, że wystarczy kochać się i żyć sobie z dala od Paryża obyczajem pasterskim? Wcale nie. Obok życia poetyckiego jest życie realne. Książę nie chce dać nic Małgorzacie, póki nie zerwie z tobą. A Bóg widzi, jak ona nie ma ochoty. Kto wie, jak się to skończy. Żeby zapłacić resztę długów, chcę oddać wszystko, co jej jeszcze zostało. Mam w kieszeni projekt sprzedaży, który mi wręczył pośrednik. Ile potrzeba? Przynajmniej 50 000. Poproś wierzycieli o 2 tygodnie zwłoki. Za 2 tygodnie zapłacę wszystko. Pożyczy pan? Tak. Ładna historia. Poróżni się pan z ojcem, zrujnuje pan swoją przyszłość. Napisałem do mego rejenta, że chcę na kogoś przelać majątek, jaki mam po matce. I w tej chwili otrzymałem odpowiedź. Akt jest gotowy. Chodzi tylko o parę formalności. Dziś jeszcze udam się do Paryża, aby podpisać. Tymczasem powstrzymaj Małgorzatę. Ale papiery, które przynoszę. Kiedy pojadę, oddasz je jej tak, jakbym ci nic nie mówił. Nie trzeba, by wiedziała o naszej rozmowie. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, Małgorzata. Drogie dziecko, to okropna Prudencja nie przywiozła mi dzisiaj poczty. Od miesiąca nie pisałem do ojca. Nikt nie wie, gdzie jestem, nawet mój służący, bo chciałem uniknąć natrętów. Muszę cię opuścić na parę godzin. Siadam do powozu, wpadam do domu i wracam. Jedź, mój drogi. Jedź, jeżeli nie pisałeś do ojca, to nie moja wina. Tyle razy ci mówiłam, abyś napisał. Za godzinę jestem z powrotem. Czy wszystko ułożone, Prudencja? Tak. Papiery? Oto są. Pośrednik przyjdzie za chwilę porozumieć się z tobą, a ja idę tymczasem coś przekosić, bo umieram z głodu. Idź, Anna ci poda. Panna Małgorzata Gautier? Tak, proszę pana. Z kim mam zaszczyt? Nazywam się Duval. Duval? Tak, pani. Ojciec Armanda. Armanda nie ma tutaj. Wiem o tym. Przyszedłem, żeby pomówić z panią. Słucham. Mój syn kompromituje się. Rujnuje się dla pani. Pan się myli, proszę pana. Ja nie przyjmuję nic od Armanda. To znaczy, że mój syn jest na tyle nikczemny, aby trwonić z panią to, co przyjmuje pani od innych. Daruje pan, ale jestem kobietą
Jestem u siebie w domu. Co znaczy ten list rejenta, który mnie ostrzega, że Armand chce przelać na panią swoją rentę? Upewniam pana, że zrobił to bez mojej wiedzy. Nigdy bym się nie zgodziła. Jednak nie zawsze mówiła pani w ten sposób. To prawda, ale wówczas nie kochałam. A teraz? A teraz kocham najczystszym uczuciem, jakie kobieta może znaleźć w swoim sercu. Frazesie. Niech pan posłucha. Ja wiem, że przysięgom kobiet takich jak ja nie wierzy się zbytnio. Ale przysięgam na wszystko, co mam najdroższego na świecie. Na moją miłość do Armanda. Że nie wiedziałam o tej darowiźnie. Przepraszam panią. Źle się zachowałem przed chwilą. Nie znałem pani, nie mogłem zgadnąć wszystkiego. Przybyłem tu podrażniony milczeniem syna i jego niewdzięcznością, o które oskarżałem ciebie, Małgorzato. Przepraszam. Dziękuję panu. Mówię do pani, Małgorzato, jak ojciec. Jak ojciec, który przychodzi cię błagać o szczęście swoich dwojga dzieci. Dwojga dzieci? Tak, Małgorzato, dwojga dzieci. Mam córkę. Otóż moja Blanka ma wyjść za porządnego człowieka. Wchodzi do uczciwej rodziny, która żąda, aby wszystko było uczciwe w mojej. Chce pan, abym rozstała się z Armandem? Tak trzeba. Pan nie wie chyba, jak my się kochamy. Pan nie wie, że ja nie mam przyjaciół, ani krewnych, ani rodziny. Nie wie pan wreszcie, że jestem kobietą dotkniętą śmiertelną chorobą, że zostało mi tylko kilka lat życia. Byłaś szczęśliwa 3 miesiące, ale to szczęście dłużej trwać nie może. Mówi do ciebie człowiek, który zna życie. Błaga ciebie ojciec, Małgorzato. Musicie się rozstać. Natychmiast. Jak? Mam mu powiedzieć, że go już nie kocham? Nie uwierzy? Trzeba wyjechać. Pojedzie za mną. W takim razie koniec wszystkiego. Hańba i ruina. Nie mam prawa zmusić pani. Boże, Boże. Czy pan wierzy, że ja kocham Armanda? Że kocham go miłością bezinteresowną? Wierzę. Ale to niczego nie zmienia. Czy pan wierzy, że miłość ta stała się szczęściem i odkupieniem mego życia? Tak. A więc, nim tydzień upłynie, syn pański wróci do domu. Przysięgam, że nigdy nie dowie się o tym, co tu zaszło między nami. Armand będzie bardzo nieszczęśliwy, zanim go czas uleczy. Będzie mu potrzebny ktoś bliski. Niech pan będzie przy nim. A teraz rozstańmy się. Lada chwila może wrócić. Wszystko byłoby stracone. Co mogę uczynić dla ciebie? Kiedy umrę i kiedy Armand będzie mnie przeklinał, przeklinał moją pamięć, niech mu pan powie, że go kochałam i że dałam tego dowód. Żegnam pana. Nie zobaczymy się zapewne nigdy. Żegnaj, Małgorzato. Kazałaś mnie zawołać, droga Małgorzato? Tak. Chciałam ci dać pewne zlecenie. Co takiego? Ten list. Jedź zaraz. Ja jadę za tobą.
Małgorzato! 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 Nikogo? Anno! Anno! I Anna nie odpowiada? Co ma znaczyć? Jest coś strasznego w tym milczeniu. Czy pan Armand Duval? To ja. List do pana. Skąd? Z Paryża. Kto go wręczył? Jakaś pani. List od Małgorzaty. W chwili, gdy otrzymasz ten list, Armandzie, ja... No, stawiajcie, panowie. Ile w banku? 100 ludwików. Stawiam 5 franków na prawo. Ha? Warto było pytać, ile w banku po to, aby postawić 5 franków. Czy wolisz, żebym postawił 10 ludwików na słowo? No, dalej, panowie, stawiać. Nie jesteśmy tutaj dla zabawy. Popatrz, Armand Duval. Czy jest jeszcze kochankiem Małgorzaty? Co? Nie. Nie, rozeszli się. Małgorzata go rzuciła. Tak? Kiedy? Przed miesiącem i dobrze zrobiła. Czemu? Trzeba rzucać mężczyznę, zanim on sam odejdzie. Panowie, gramy czy nie gramy? Nie. O, nie gramy. Właśnie mówiliśmy o tobie. I coście mówili? Mówiliśmy, że pan jest w Turii, że pan nie przyjdzie. Pomyliliście się. Kiedyś przyjechał? Przed godziną. No i cóż, drogi Armandzie, co nam powiesz nowego? Nic, Prudencjo. A ty? Widziałaś Małgorzatę? Nie. Ma przyjść. W takim razie zobaczę ją. Mówisz tak spokojnie, więc serce już nie czułe. Zupełnie. Małgorzata dała mi odprawę w sposób tak brutalny, iż wydałem się sam sobie wielkim głupcem, żebym ją kochał. Byłem w niej naprawdę bardzo zakochany. I ona kochała ciebie bardzo. Ale czas był najwyższy, żeby z tobą się rozstała. Już mieli ją licytować. A teraz zapłacone? Wszystko. I to pan de Warville płaci. Tak. Czy wróciła do Paryża? No, oczywiście. Nigdy jeszcze nie widziałam jej w takim usposobieniu. Prawie nie sypia. Chodzi z balu na bal. Czy pan zamierza ją odwiedzić? Nie. Pragnę uniknąć wszelkich wyjaśnień. Widzę, że pan jest rozsądny. Małgorzata i Warwi! Małgorzato, jak się miewasz? Doskonale. Armand jest tutaj. Armand? Źle zrobiłam, że przyszłam na ten bal? Przeciwnie, prędzej czy później musielibyście się spotkać. Mówił z tobą? Tak. A nie? Oczywiście. I co powiedział? No, że nie ma do ciebie żalu. Tym lepiej, jeżeli tak. Ale to niemożliwe. Zanadto zimno mi się ukłonił. Jest zbyt blady. Małgorzato, pan Duval jest tutaj. Wiem. Przysięgasz mi, że nie wiedziałaś o jego obecności, kiedy tu przyszłaś? Przysięgam. I przyrzekasz mi nie mówić z nim? Przyrzekam. Prudencjo, zostań przy mnie. Dobry wieczór, Małgorzato. O, jak się cieszę, że cię widzę, Gustawie. Czy nim jest tutaj? Nie. O, jestem bardzo nieszczęśliwa. Posłuchaj mnie, Małgorzato. Wyjdź stąd jak najprędzej. Czemu? Bo nie wiadomo, co się może zdarzyć. Armand mnie nienawidzi i gardzi mną. Nie. Armand cię kocha. Nie panuje nad sobą. Mogłoby dojść do starcia między nim a panem Warwili. Udaj, że ci niedobrze i idź. Masz rację. Tak trzeba. Dokąd idziesz? Źle się czuję. Chcę wrócić do domu. Pan Duval tu jest. Właśnie dlatego ja nie mogę opuszczać balu. Proszę cię, zostań. Doprawdy, Armandzie, grasz jak szaleniec. Mam zamiar wygrać majątek dziś wieczór. Kiedy zdobędę dużo pieniędzy,
Osiądę na wsi. Sam? Nie, z osobą, która mi już raz towarzyszyła. A potem opuściła mnie. Może gdy będę bogatszy. Panie Duval. Jeżeli wyzwiesz pana Duval, nie zobaczysz mnie już nigdy w życiu. Czy pan do mnie coś mówił? Gra pan tak szczęśliwie, że pańska wena mnie kusi. Proponuję partyjkę. Przyjmuję chętnie. Trzymam 100 ludwików. Zgoda na 100 ludwików. Z której strony? Z tej, po której pan mnie stawia. 100 ludwików na lewo. 100 ludwików na prawo. Prawo 4, lewo 9. Arman wygrał. 200 ludwików. Trzymam 200 ludwików, ale niech pan uważa, bo jeżeli przysłowie mówi nieszczęśliwy w miłości, szczęśliwy w grze, powiada także szczęśliwy w miłości, nieszczęśliwy w grze. 6, 8, znów Arman wygrał. Ślicznie. Widzę, że baron zapłaci wilegiaturę pana Duval. Boże, jak się to skończy? Panowie, do stołu, kolacja podana, proszę. Winien jestem panu rewanż. Służę. Niech pan będzie spokojny, skorzystam z pańskiej gotowości. Idziesz, Małgorzato? Za chwilę mam powiedzieć parę słów prudencji. Tak, jeżeli za 10 minut nie przyjdziesz do nas, wrócę tu po ciebie. Uprzedzam cię. Dobrze, dobrze. A jeszcze mnie nie. Ani się myli. Wzywała mnie pani? Armandzie, trzeba, abyś wyjechał. Abym wyjechał? Tak, abyś wrócił do ojca. I to zaraz. I czemuż to, proszę pani? Bo pan de Warwick cię wyzwie, a ja nie chcę, żeby z mego powodu zdarzyło się nieszczęście. Uciekać przed wyzwaniem. No, jakąż inną radę mogłaby dać kobieta taka jak pani? Armandzie, tyle wycierpiałam. Choroba moja wzmaga się. W imię minionej miłości, w imię twojej matki i siostry, uciekaj ode mnie. Wracaj do ojca. Rozumiem panią. Drżysz o swego kochanka. Mógłbym cię zrujnować jednym strzałem z pistoletu lub pchnięciem szpady. To byłoby w istocie wielkie nieszczęście. Mógłbyś zginąć, Armandzie? Kiedy mi napisałaś, Armandzie, zapomnij o mnie, jestem kochanką innego. Czy troszczyłaś się o moje życie? Jeżeli nie umarłem po tym liście, to dlatego, żeby się pomścić. Wróciłem do Paryża, między mną a panem Warwick poleje się krew. Zabiję go, przysięgam. Choćbyś i ty miała to życiem przypłacić. Pan de Warwick jest niewinny. Pani, kochasz go. To dosyć, abym go nienawidził. Wiesz dobrze, że go nie kocham. Więc czemu jesteś z nim? Nie pytaj, Armandzie. Nie mogę ci tego powiedzieć. Więc ja ci powiem. Jesteś z nim, ponieważ zapłacił za to. Ponieważ w obliczu poświęcenia, jakie miałaś dla mnie uczynić, zabrakło ci odwagi i twoje instynkty wzięły górę. Ponieważ człowiek, który poświęcił ci życie, który ci oddał swój honor, mniej był dla ciebie wart niż konie, powóz i kolia z diamentów. Więc tak. Tak, tak, to prawda. Oszukałam cię. Jestem podłą i nędzną istotą. Tym bardziej nie powinieneś narażać dla mnie życia twojego i życia tych, co cię kochają. Armandzie, błagam cię na kolanach. Jedź. Opuść Paryż. Dobrze. Ale pod jednym warunkiem. Przyjmę każdy. Ty pojedziesz ze mną. Nigdy. Nigdy? Słuchaj, Małgorzato, jestem szalony, mam gorączkę. Jestem w stanie, w którym człowiek zdolny jest do wszystkiego. Nawet do podłości. Wierzyłem przez chwilę, że nienawiść mną powoduje. Ale to była miłość. Miłość niezwyciężona, zatruta. Pomnożona wyrzutami, wzgardą i wstydem. Bo ja gardzę sam sobą za tę miłość po wszystkim, co się stało. Powiedz jedno słówko, że żałujesz. Złóż winę na przypadek, na los, na swoją słabość. A zapomnę o wszystkim. Powiedz, że mnie kochasz jeszcze. Przebaczę ci, Małgorzato. Oddałabym życie za godzinę szczęścia, które mi ofiarujesz.
Ale to jest niemożliwe. Dzieli nas przepaść. Bylibyśmy zbyt nieszczęśliwi razem. Nie możemy się już kochać. Jedź. Zapomnij o mnie. Tak trzeba. Przysięgłam. Komu? Temu, kto miał prawo żądać tej przysięgi. Panu de Varry, prawda? Tak. Panu de Varry, którego kochasz. Powiedz mi, że go kochasz. Audiate. A więc tak. Kocham pana de Varry. Wejdźcie wszyscy! Co ty robisz? Widzicie tę kobietę? Małgorzato. O Jezu! Armand! Co się dzieje, Armandzie? Małgorzato. Tak! Małgorzata Gautier! Czy wiecie, co ona zrobiła? Sprzedała całe swoje mienie, żeby żyć ze mną. Tak mnie kochała. To piękne, prawda? A wiecie, co ja zrobiłem? Postąpiłem jak nędznik. Przyjąłem tę ofiarę, nie dając jej w zamian nic. Ale jeszcze nie jest za późno. Żałuję tego i wracam, aby naprawić moje winy. Jesteście wszyscy świadkami, że nie jestem jej nic winien. Oto pieniądze. Boże. Pan jest nikczemny. Armandzie, błagam cię. Armandzie, Varry, odejdźcie. Odejdźcie wszyscy. Nikomu nie dałam prawa występować w obronie mojego honoru. Orkiestra! Proszę grać! Chcę zostać sama.